Jezus jest moja żona. Kochanie, wygrasz auto, a masz jedzenie. Dzień. Słuchaj. Witam wszystkich. Jesteśmy już w Warszawie przy Stadionie Narodowym. Właśnie wchodzimy na imprezę, którą jest konferencja PEJ. Jesteśmy tam zaproszeni jako goście specjalni, także jako media, więc postaramy się nagrać dla Was krótką relację z całej imprezy. Są różnego rodzaju szkolenia, w których postaramy się wziąć udział, ocenić, czy były wartościowe, czy bardziej skierowane dla osób, które, można powiedzieć, raczkują dopiero w tym sporcie. Jest kilku wystawców, więc na pewno coś też nagramy. Jak zwykle powinno być śmiesznie. Ale jestem trochę zaspany, więc na mnie nie liczcie. Tadeusza Cowińskiego, to był pierwszy chyba z wykładów. Opowiadał przede wszystkim najpierw o roli białek, później węglowodanów. Wykład co prawda był dość dla osób podstawowych. Skierowany bardziej dla osób, które raczkują, można powiedzieć, w tych tematach, niż można powiedzieć dla osób tak szerzej, mocniej zaawansowanych, więc no cóż, jeżeli ktoś właśnie chciał sobie poszerzyć wiedzę o jakieś dodatkowe informacje. To na pewno przydatna wiedza, na pewno. Tak, bardziej można powiedzieć, my to tak dla utrwalenia byliśmy. Dość przejrzyście, chociaż było dużo, dużo, dużo pojęć używanych, które niekoniecznie były znane osobom początkującym, że tak powiem. Jednak po każdym panelu, tak jakby bloku takim, na przykład białka, przerwa, i w tej przerwie osoby mogły zadawać też pytania. Teraz już wskoczył Akop z Sylwią i lecimy właśnie. The falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now, let's make things right. Tak, niektórzy mówią, że to budzi tak jak spotkanie się z małym palcem z szafką rano. Dobre, nie? Ale pobudza. Niektórym bardzo pasuje smak. Niektórzy mówią, ojej, jak mocno. Trzeba robić taką buteleczkę, popić ją wodą. Wykręca test, mocniejszy niż po chwilce. No. Tak, bo tu jest bardzo duża koncentracja. W takim opakowaniu jest kilkanaście kilogramów owoców. Jest, dlatego to daje właśnie taki efekt. Od razu, w tym momencie, już ma Pani zwiększoną wydolność. Mimo takiej małżeńki. Od razu, po użyciu buteleczki, na badaniu żółwiej kropli, od razu widać rozklejenie komórek. A to jest bardziej wskazane właśnie sportowcom, czy nawet osoby takie małe? Ja nie jestem sportowcem. W tej chwili jestem mamą 4-miesięcznego dziecka i bez tego pewnie bym w tej chwili padała na twarz, bo nie spałam właściwie całą noc na wyspę. Więc jakoś daję radę, jeszcze jestem po przeziębieniu. Czyli to ma też taką funkcję poszerzającą bardziej? Bardziej ożywiającą. To nie działa jak Red Bull. To nie jest taka dawka. Bardziej na zasadzie natychmiast rozluźnia mięśnie i głaskie, więc człowiek czuje się swobodniej. I powoduje właśnie wzrost wydajności, więc przy wysiłku obniżenie tętna. I efekt jest taki, że faktycznie dużo lepiej się funkcjonuje. Dużo lepszy sen. And I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I play me if it's not you? U Ciebie, tak jak widać, jak najbardziej jesteś w normach. Mieścisz się, natomiast tutaj można zobaczyć sobie na analizie mięśniowo-tłuszczowej, jak nam się to rozkłada. Czyli masa, Twoja masa ciała 51 kg, to w głównej mierze są mięśnie, czyli 24 kg to są same mięśnie u Ciebie. Natomiast masz tylko i wyłącznie 7 kg tkanki tłuszczowej, także to jest bardzo malutko jak na kobietę. Warto mieć, wpływa to na Twoją gospodarkę hormonalną. Także też zbyt mało tkanki tłuszczowej też może mieć wpływ u kobiet na gospodarkę hormonalną, tak? Masz ładną literkę D, tak? Co do tyłu zazwyczaj mają tą literę C, powyżej masy tkanki tłuszczowej, powyżej masy ciała, natomiast mało mięśni. No u Ciebie jest idealnie fajnie taka literka D. Tutaj jest te procentowe, właśnie co Ci pokazywało, 14% Twojego ciała, to jest naprawdę super wynik. Tak jak widać, poniżej masz, tak?
zakresie. Rozłożenie beztłuszczowej masy ciała i rozłożenie tkanki tłuszczowej. Tak jak widać, masz wszędzie tkanki tłuszczowej poniżej, także wynik ekstra. Tak? Okolice brzucha? To się rozkłada mniej więcej. Aha. Tak jak widać u Ciebie, no masz tu chyba troszeczkę więcej tkanki tłuszczowej po prostu w nogach. Ale masz wszędzie poniżej, także jest wynik super, tak? Tutaj by się tworzyła historia składu ciała. Masz wynik 79 w skali na 100. Tylko że osoby, które dobrze się odżywiają, mają super wyniki, u Ciebie jest masa ciała w porządku. Dążymy do 80, także jest ekstra. Kulturyści potrafią mieć nawet 120-130, tak? I takie dodatkowe informacje, że docelowa masa ciała to 55 kg, czyli u Ciebie przytyć, tylko że to jest Twój zapas. Tylko że to jest Twój zapas, zapas tkanki tłuszczowej, ile mogłabyś przytyć, tak? Ale to jest tylko i wyłącznie Twój zapas, nie musisz tego robić, natomiast mięśni masz dużo w Stanach, tak? Nie musisz nawet tworzyć w tym momencie. I tłuszcz trzewny, dwójeczka. Tłuszcz trzewny 2, także super. To są właśnie te najlepsze wyniki 1-2, kiedy właśnie nie trzeba stosować zbyt dużej diety, bo nadal jest jakby ten stan dobry. Osoby otyłe potrafią mieć powyżej 10, to już jest otłuszczenie organów wewnętrznych, tak? I masz podstawową przemianę materii, jak leżysz, patniesz, nic nie robisz, tyle powinnaś jeść. Jeżeli dodajesz do tego ćwiczenia, to powinnaś spożywać tak ponad 2000, tak? I dodatkowo przy 30 minut ile kalorii możesz spalić przy danym ćwiczeniu. Tak, to taka dodatkowa informacja. Zapisało, bo już teraz. Także powiem Ci, że super. Bardzo dziękuję. Także na przyszłość. To jest analizator składu ciała po górnym obwodzie, tak? Mhm. Czyli łapie nam mniej więcej dotąd, tak? Dodatkowo jest, mierzę tętno, tak? Sprawdza sen, alarmy, można się wpisywać do rachunków. Chodzimy? Tak, jak najbardziej. Zegarek można ustawić sobie, budzik z rana budzi Ciebie, tak? Także jak najbardziej do codziennego użytku, głównie jest do codziennego użytku, z racji tego, że możesz sobie co tydzień, dajmy na to, sprawdzić analizę, czy coś Ci się zmieniło w ciele, tak? Sprawdza też aktywność, czyli podczas treningu możemy sobie mierzyć puls i to wszystko, tak? Tak, jak najbardziej. Pamiętacie, nowy cykl będzie, Borecki trenuje z dupeczkami, tu jedna z kandydatek. Tylko że mówiłem jej, że troszkę wiek jej, już ją nie kwalifikuje do dupeczek, bo zbliża się do 30, no i... Szybko jak nazwiesz, ale Piotr mi obiecał, że będzie biegał, więc... Na setkę co najmniej. Minimum. Nie, no będzie jakaś inna robocza nazwa. Dupeczki tak na razie nazywane, ale będzie inaczej. Sarenki i... Właśnie pani powiedziała, że to są napoje bez cukru, dietetyczne, w około 70 smakach są dostępne. Tak? Tak, jak widać tutaj na stędzie jest cała paleta. To jest jako koncentrat, który się rozpuszcza w wodzie, czy jako napój? To jest taka saszetka, którą rozpuszczamy w wodzie. Saszetka starcza na przygotowanie około 2,5 litra napoju. Taki dobry dzbanek. Bardzo dobry. Albo duża butelka wody. W wodzie mineralnej, w wodzie przygotowanej, w wodzie granowej. Fajna sprawa. Nie wiem, czy koleżanka powiedziała, to jest alternatywa dla tego, co jest w butelkach, bo to jest bez konserwantów. Bez konserwantów, bez sztucznych barwników. Czyli barwników. Po rozdrobieniu najlepiej wypić tego samego dnia. Myślę, że jak że ktoś długo ćwiczy, to jest w butelkach. Spokojnie, a jest to też ogólnie woda smakowa, czy jeszcze w dodatku z jakimiś minerałami, witaminami, czy od... Mamy izotonik w ofercie i on jest wzbogacony o wszystkie rzeczy. A generalnie cała linia jest wzbogacona o witaminę C. Wykładach Tadeusza Sowińskiego, Akopa Szostaka i Michała Karmowskiego. Wszyscy rozmawiali głównie o jedzeniu. Niektóre z ich teorii się ze sobą troszeczkę sprzeczały, ale tak właściwie wszystko ma jedną wspólną cechę. Więcej zdrowego jedzenia, głównie samo zdrowe jedzenie, jak najmniej przetworzone, więcej aktywności i wszystko będzie grało. Właściwie na tym to polega. Według mnie tego powinniśmy się trzymać. Na targach są obecne już też z nami największe gwiazdy, czyli Michelle Levin, niesamowicie rozchwytywana. Trzeba stać do niej w kolejce, myślę, że grubo ponad godzinę.
i Simon Panda, który już po raz drugi jest u nas w kraju. Wcześniej był na FIWE w Warszawie kilka miesięcy temu. Teraz, no cóż, jest widocznie w trochę gorszej formie, bo nie chcę pokazać swojej sylwetki. No ale cóż, tak bywa. Nie da się być w świetnej formie przez cały rok. Lecimy dalej, bo dopiero jest 13. A zostajemy tu do wieczora. Stresuje się, jak nie trzyma za rękę Asia. No fajnie i tak, no wiesz, troszkę pod rana widać. Na masie. Ale nie, mała nekształt. Nie, no fajna jest. Dobrze. Ona już swoje zrobiła. No nie? Właśnie, teraz to może cieszyć się życiem i jeść. Jeść. Swoje to. Przecież nogi całe życie ma. Nie można być na redukcji. Nogi ma duże. No, no ale pupę. Ale to na zdjęciach i tak, to było widać właśnie, nogi ma bardzo masywne. No tak, ale no nie tylko, no nie tylko tłuszcz, nie? Nie, no widać, normalnie, no tak, przebijałem się mieście, ale takie, no, bez. Kolanie w okolicy. No takie twoje trochę. Nie, za nami możecie zobaczyć tłum ludzi, mimo tego, że jest tutaj właśnie ta salka VIP, to i tak dużo osób wykupiło bilety specjalnie po to, żeby móc, można powiedzieć, w pewnym sensie pobyć sam na sam z Szymkiem i z Michelem, no ale my chcieliśmy też zrobić wywiad. Postaramy się stanąć jak najbliżej i może się uda, natomiast no mówię, ludzi jest dość sporo, więc możliwe, że ich czas nie pozwoli nam na to, żeby z nimi coś, cokolwiek w ogóle nagrać, więc no niestety, może innym razem. Piotrek Arafoma. Dzięki, Szymon. Thank you. Thank you. Jeszcze jak Michel powie, ale jestem ciacho, to już w ogóle. Okej? Ja? Mm? Yeah. Proszę, ale szago. Thank you. Okay, thank you very much. I've got to run. My heart is beating and I feel back and I really mean it. Was it you or just someone? Can I do mistake around? Z tego się spodziewaliście po tak dużej, można powiedzieć, konferencji, tak nagłośnianej jest konferencji. Fajnie, jest miła sobota, siedzimy sobie z fanami, robimy zdjęcia o to chodzi. I niedługo idziemy. Wasza opinia na temat tego miejsca i tego, co się dzieje? Znaczy ogólnie targi takie bardzo miłe, sympatyczne. Tak naprawdę nie mieliśmy jeszcze okazji za bardzo pochodzić i pooglądać, co tutaj się dzieje, bo opiekujemy się naszym stoiskiem i rozdajemy autografy i robimy sobie zdjęcia. Czyli właśnie robimy to, po co tutaj przyjechaliśmy, ale też mam. Ale ogólnie no, to sympatycznie, no dla mnie troszkę za niski jest sufit, wolę większe przestrzenie, tak jak na przykład to było w Gdańsku, no ale to są tylko takie moje indywidualne preferencje i jakby to nic nie zmienia. No bo nie wiem, czy wiecie, Hania mieszka w pałacu, jak tak się życzkę przystało, no i w pałacach są sufity, no i tu się czujemy jak w lochach przytłoczeni niestety. Tak nas zepchnęli do podziemi. No cóż no. Ale my z tego podziemia jeszcze wyjdziemy. Ale ciężko się było spodziewać czegoś innego tutaj, jak przyjeżdżaliśmy. No nie nastawialiśmy się na jakieś fajerwerki. I tak byliśmy zaskoczeni frekwencją z tego powodu, że byliśmy tutaj przy Loży Gwiazd, gdzie tutaj tłum jednak... Do Michel. Tak. Jednak... Do Michaliny i Szymona. Tak, się ustawiamy. Kobiety płakały, szlochały, przytulały tak. Się do niej. No, tak właśnie to było. Tak nie może być zazdrosna. Ale później przyszli do nas. I bardzo nam jest z tego tak. Powodu miło, bo tutaj też była kolejka. Także dziękujemy też, że nas też odwiedzili, że o nas pamiętali. Także było miło nam ugościć naszych fanów. Jak najbardziej. I zapraszamy za każdym razem. Dokładnie. Zawsze coś od nas zostaniecie. I can't make myself
tylu znanych osób w jednym miejscu w Polsce jeszcze nie było. Ogromne gwiazdy z zagranicy, najbardziej znane osoby na świecie z branży fitness u nas w Warszawie. Po raz pierwszy coś takiego. Świetne wykłady, kilka naraz, różne tematy, wszystko zebrane w jednym miejscu. No i cóż, mam nadzieję, że taka impreza się jeszcze powtórzy. Branża fitness w Polsce rozwija się w świetnym tempie. Mam nadzieję, że dalej będzie to szło w tym kierunku. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję. Na razie.